Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na wykonanie pracy, która będzie przedstawiała hiacyntę. Hiacynt to jest kwiat zwiastujący przyjście wiosny. Jak zabrać się do tej pracy? Co nam będzie przede wszystkim potrzebne? Będzie nam potrzebna kartka A4, format A4 i kartka o mniejszym formacie. Ja z kartki A4 wycięłam środek. I to jest ten mniejszy format. Następnie farby nalałam na talerzyk. Możecie też to zrobić, jeśli nie macie palety. Jak macie paletę, to możecie nalać sobie farby na paletkę. Będą nam potrzebne tekturki po jakimś kartonowym opakowaniu. Następnie będą nam potrzebne patyczki. Patyczki higieniczne związane gumką. Tak będzie wygodniej nakładać farbę na naszą pracę. Pędzelek do pomieszania kolorów. Hiacynt jest koloru fioletowego najczęściej. Może być też biały, może być różowy. Ja zrobię kolor fioletowy. Więc możecie sobie też wziąć inne kolory, jeżeli macie na to ochotę. I teraz tak, zaczniemy sobie, słuchajcie, po co nam jest potrzebna ta mniejsza kartka? Żeby zrobić ramkę, do naszej pracy. I jedna strona tych patyczków posłuży nam na wykonanie tej ramki. Maczamy sobie w dwóch kolorach. Ja postanowiłam, że zrobię ramkę pomarańczową. Żółtym kolorze maczam, białym kolorze maczam i w czerwonym kolorze. Żółty i czerwony dadzą nam kolor pomarańczowy. A jak się dobrze kolory nie wymieszają, to nawet jeszcze lepiej, bo wtedy fajny efekt takiego przejścia kolorystycznego będzie. Tak? Mieszamy. Chyba już jest pomarańczowy, żółto-czerwony. Kładziemy sobie dłoń na środku naszej kartki. Następnie brzegi kartki stemplujemy naszymi patyczkami związanymi. W ten sposób stemplujemy dookoła naszej kartki. Staramy się, żeby nie przesunęła nam się kartka ta na środku. Dlatego dłoń najlepiej, jak będzie sobie leżała w ten sposób. Teraz możecie poprosić mamę, albo tatę, albo siostrę, brata, czy kogoś, kto Wam pomoże, żeby kartkę odwrócić do góry. O, w ten sposób. I pomalować teraz górę. Też maczamy sobie patyczki w naszych farbach. I robimy ramkę z drugiej strony. Dokładamy farbę, żeby nam jej nie zabrakło, żebyśmy nie stukali pustymi patyczkami o stół. Może być. Odkładamy na talerz patyczki, zdejmujemy środkową tą kartkę na środku i mamy ramkę. Odkładamy gdzieś na bok, bo jest jeszcze mokre i możemy się o nią ubrudzić. Teraz wykonamy sobie naszego hiacynta kwiatka. Drugą stroną patyczków. Kolor fioletowy, żeby uzyskać. Pomieszam kolor niebieski z kolorem białym i dodam kolor czerwony. Powstaje kolor fioletowy. O. Nałożymy całkiem sporo, żeby nam nie zabrakło w trakcie nakładania. Zaczniemy sobie tak od góry. Naciskamy, znowu robimy znowu stempelki. Hop, 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 hop. Skaczemy sobie tym naszym patyczkami po... Możemy dodać jeszcze trochę białego, żeby one były takie kolorowe. O, jeszcze białego. Pocieniowane. Trochę czerwonego. I jest już nasz hiacynt, ale jeszcze nie ma łodygi.
Odkładamy patyczki i bierzemy sobie teraz naszą tekturkę. Mamy tekturkę, mamy z jednym bokiem dłuższym, z jednym bokiem krótszym. Użyjemy najpierw tego krótszego boka, boka. Maczamy sobie, słuchajcie, w zielonej farbie. Tekturkę maczamy w zielonej farbie. Jest? Widać? Widać. I na naszej pracy stawiamy łodygę. Też na zasadzie stuknięć takich. Mamy łodygę. Jest łodyga. Łodyga u hiacynt ma taką grubą łodygę, ponieważ ma duży kwiatostan, czyli tą część. To i ta łodyga też musi być gruba, żeby utrzymać ten gruby kwiatostan. Ok, mamy już to. Teraz musimy sobie zrobić liście. Weźmiemy do tego dłuższy bok naszej tekturki. Też maczamy sobie w farbie ten dłuższy bok naszej tekturki. O, jest. Już jest. I liście hiacynt ma długie, czyli to staramy się zrobić długie liście. Stukamy sobie tak, dokładamy farby, jeśli nam już zabrakło na tekturce, to dokładamy farby. I z drugiej strony. I jeszcze dokładamy, bo hiacynt ma dużo, dużych liści. Właściwie to są dwa takie duże liście, więc tylko sobie zrobimy, a my zrobimy sobie trzy. Ok, no to mamy, możemy tą tekturkę odłożyć, bo nie będziemy mieli już jej jak dłoń złapać, bo jest brudna z dwóch stron. Weźmy sobie jeszcze jedną tekturkę, może być ciutkę, no taka sama nawet. Z tym i ten dłuższy bok będzie nam potrzebny. Zrobimy sobie doniczkę do naszego hiacynta, żeby sobie nie stał tak sam, samotny. Możemy zrobić trawę. Jeśli byśmy chcieli zrobić tylko trawę, to wystarczy krótszy bok naszej doniczki i po prostu zrobić tutaj trawę na dole. Ewentualnie, jak ja chcę zrobić doniczkę, zrobię sobie doniczkę. Maczam w kolorze żółtym. Moja doniczka będzie żółta. W żółtym kolorze. Długi bok maczam w żółtym kolorze. Trochę więcej tej farby. Tu będzie potrzebne więcej farby. I takim zamaszystym ruchem stawiam sobie najpierw tekturkę, ciągnę tą stronę. Znowu maczam. Będę miała kolorową doniczkę. I z drugiej strony robię zamaszystym ruchem. Raz z jednej, raz z drugiej strony mamy fajną, kolorową doniczkę. Tak jak wycieraczki w samochodzie trochę. Nasza tekturka chodzi po kartce. I jest. Jest? Jest doniczka. Myślę, że praca nie jest zbyt skomplikowana. Łatwa z materiałów, które możecie dostać w domu. Dziękuję bardzo. Pochwalcie się swoimi pracami w komentarzach pod filmikiem. Dziękuję. Pozdrawiam.